Wiem, że do tej samej rzeki dwa razy się nie wchodzi, ale jeśli to miejsce jest wyjątkowe i ma w sobie mnóstwo nieodkrytych miejsc, wtedy, krótko mówiąc, człowieka ciągnie. Tym miejscem jest Centrum Nauki Kopernik, gdzie kiedyś już was zabrałem, ale wtedy nie zdążyliśmy wszystkiego zwiedzić, a dzisiaj właśnie tego dokonamy. To będzie weekend z Jankesem w fantastycznym, ciekawym miejscu, czyli w Centrum Nauki Kopernik. Jankes, kłaniam się w pas i zapraszam. Ten weekend z Jankesem w jednym z moich ulubionych miejsc na ziemi, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Kaśka się uśmiecha i bardzo dobrze. By ładnie, sprytnie biegać po tych wszystkich fantastycznych eksponatach, potrzebny jest porządny przewodnik, Kasia Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Katie, kilka słów na temat tego miejsca. Jesteśmy tutaj od listopada 2010 roku. Mamy 450 eksponatów ponad w 6 galeriach zgromadzonych. Oprócz tego planetarium, wspaniały park na zewnątrz na ciepłe dni i laboratoria. Ile osób do dziś odwiedziło Centrum Nauki Kopernik? Ponad 1,5 miliona. Liczba dokładna nie jest znana, bo ona w tej chwili też się zmienia na przykład, ale zbliżamy się do dwójeczki powoli. No i dziennie mamy około 4000 ludzi. Jezus Maria, sporo. Jak to jest z tymi kolejkami? No bo ludzie narzekają, a ja nie jadę, bo tam zawsze są kolejki. Są czy nie ma tych kolejek? Bywają, media kłamią. Nie ma kolejek tutaj standardowych, nie ma tutaj niczego takiego w standardzie. Jeśli się przyjedzie z rodziną albo spontanicznie ma się ochotę do nas wpaść, to ja myślę, że w środku tygodnia, nie w sobotę, spokojnie można to poczynić. Mamy wakacje, więcej ludzi jest właśnie w roku szkolnym tutaj. Powiedzmy, czy wakacje, jak to wygląda? To są różni ludzie, zależy. W roku szkolnym oczywiście jest więcej grup szkolnych, a w czasie wakacji jest więcej turystów, którzy przyjeżdżają sobie do Kopernika. Czyli krótko mówiąc, mamy wakacje i zapraszamy w to miejsce, nie wpadają i oglądają. Oczywiście, zapraszam wszystkich zawsze. Za chwilę pokażemy wam gościa, który stoi koło nas. Na razie się w ogóle nie odzywa, ale jak za chwilę ktoś powie, to już powie. Oto poeta. Z nim działamy za chwilę. Może się pan przedstawić? Jest pan w telewizji, pan coś powie. Nie mówi, to może pani go przedstawi, no. No jak myślisz? No co ci przypomina on? Jankesa, jak wstaje rano z łóżka, tak wyglądam. No ja myślę, że to taka bardziej mrówka Z z taką tubeczką sympatyczną wystawioną, ale on ma swoje imię i ma swoje tutaj zadanie. On się nazywa Elektrybaut, taki rybaut elektroniczny. Aha. I jego zadaniem jest tutaj tworzyć, pisać oraz samodzielnie recytować swoje wiersze. O kurde mole, a my pomagamy mu w tym, tak? Powiedzmy. My możemy trochę mu dostarczyć więcej natchnienia. Więc na przykład, który wybierasz tutaj wiersz? Niech będzie, sonet jest, ballada, co mamy, limeryk, epitafium nawet jest. Niech będzie może, o tutaj, to ciekawie brzmi, haiku, o, dajemy. I co dalej? Teraz damy mu jedno słowo, na przykład. Wystarczy jedno słowo i on już tworzy? Jedno słowo będzie dla niego ogromem natchnienia. Uwaga! Wpisujemy na przykład eska, bo eskadra, coś takiego. No i on teraz tworzy, tak? Myśli, teraz, kombinuje. Teraz dajemy mu zadanie, przemów. 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 I co będzie mówić? Już się boję. Zniknie eskadra. On chciał dla ciebie dobrze. Na wieki wieków. Amen! Kasia przemówił! Przemówił, oczywiście, że przemówił. Jezusisko. I jeszcze rusza czupryna, zobacz. Zamknął oczy, bo się natchnął bardzo był. Pięknie, no. Dobra, idziemy dalej, tak? Dziękuję bardzo za ten fantastyczny wierszyk. Zwiedzamy dalej Centrum Nauki Kopernik razem z Kaśką. Stop! Dobrze,
Pani Gasiu, co tu się dzieje w ogóle? Gramy sobie na magicznej japońskiej deseczce grającej. A na czym to polega? To jest taki instrument, który się nazywa Frikutik Drums i właśnie polega na tym, że trzymając te uchwyty zamykamy obwód elektryczny i wtedy możemy grać sobie na innych na różnych częściach swojego ciała. Mamy też różne dźwięki, tak? Mamy różne dźwięki, możemy tutaj sobie pukając środek deseczki trzykrotnie zmienić repertuar na przykład. Zmienimy na chwilkę, zmienimy na chwilkę. Możemy bardziej skreczować albo... Uwaga, trzy razy. Uwaga, zmieniamy. Co teraz? I uwaga. Zmieńmy ponownie. O, dobrze, zmieniamy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Takie rzeczy tylko w Centrum Nauki Kopernik. O, to jest dobre, dobre skrzyżowanie. Dobra, to może tak, dziewczyny, jeszcze jak macie na imię? Zuzanna Letkiewicz. To jest, dokładnie. Skąd jesteś? Z Pętkowic. Dobrze, tam nie byłem. A ty skąd? Julia Namakowska, tak samo, z około Pętkowic. Podoba wam się dziewczyny tutaj? Tak. Fajnie? Tak. Przyjemnie, prawda? Dobra, okej. Okay. Kasia zmienia instrument. To teraz wykonamy utwór zespołu pieśni i tańca Kopernik. Uwaga, no. Dwa, trzy. Gramy! I pianinko. Gramy! Cisza, teraz ja, uwaga! Dobra, wydalaj, no. Dobrze, i na koniec jakiś ładny akcent jeszcze, no. Dobra, no to uwaga, raz, dwa... Akcent! Dziękuję. Serduszko bije w rytmie cza-cza. Każdy eksponat w Centrum Nauki Kopernik jest rewelacyjnie opisany. Jesteśmy przy kolejnym eksponacie i kolejny eksponat, który dzisiaj nam pomaga zwiedzać, czyli Kasia Nowicka. Kasia. No, właśnie się eksponatem. Super. Tak, dobrze, ale Kasia, no co my tu mamy? Możemy sprawdzić, jak bije twoje serduszko, czy jest gorące, czy jest takie bardziej lodowate. A na czym to polega, że co, tylko łapię? No. Ja się podtrzymam mikrofon, a ty złapiesz dłońmi tutaj te uchwyty. No i zobaczymy, co bębenek nam powie na ten temat. Jezuś, tak? Bębenek bije w rytm pulsu twojego. To trzymaj Majka, Katie. Aha, no dobrze, czyli rozumiem, że jakbym był bardziej zmęczony, to wtedy goliłoby grubo. Spróbujmy tak, jak jest. Wersja normalna. Zawsze lekarze mówili Jankesowi, Jankes, twoje serce bije jakby nierówno. No teraz się okaże, czy lekarze mieli rację. O Jezu, nie ma, jest. Działa! Ale rzeczywiście nierówno, co? Jezuś, doktor Queen, doktor House mieli rację jednak, no. A jakbym się zmęczył? Tak, zrób parę przysiadów. Ty gadaj, ja to dokładnie. Niewiarygodny. Dobry, co? No. Proszę, jakiś doping, halo! Nie ma dopingu. Starczy, bo bębenek nie da rady. Uwaga, jedziemy. Nie ma! Źle złapałem chyba. No i... Trzeba dać mu szansę. Za każdym razem, kiedy przestajesz, to on... Dobrze, zagrało. Coś rewelacyjnego, no. I on tak tu wali już od 2 lat, tak? Wali, daje radę, widać, wszyscy żywi są, a nawet bardzo, jak tu przechodzą. A czy pani też może na chwilkę zobaczymy, czy pani działa w ogóle? Spoko, tylko najpierw tak. Telefon schowamy, dobrze. No i teraz, uwaga, teraz Kaśka. Nie ma! Nie, no jest. Jak widać i słychać na załączonym obrazku, żyjemy, więc idziemy dalej zwiedzać Centrum Nauki Kopernik. Widzimy się za chwilę. Dziękuję pani bardzo. Żyjemy. Żyjemy. Weekendu z Jankesem w Centrum Nauki Kopernik, ciąg dalszy. Karalusze buty, kolejny eksponat, coś wyjątkowego. Kasia, opowiadaj. No jak to w zasadzie, masz już się na nogach. Jak się czujesz, trochę już jak karaluch, czy jeszcze nie? No, na czym to polega, że co, ja zakładam te wyjątkowe buty, uwaga, tak to mniej więcej wygląda. Tak. I co, mam się położyć jak karaluch, tak? No jeszcze nie, najpierw wyciągnij sobie macki. Uwaga, wyciągam macki, teraz wam coś pokażemy wyjątkowego, uwaga. Czekajcie, aha, to by się tak robiło. O. Ta-dam! A macki się chowa w taki sposób. O, i jeszcze raz. Ja mam w tym chodzić niby, tak? Spoko? Zobaczysz, jak to jest przyjemne i łatwe i jak można chodzić po ścianach. No, nie po ścianach, po kratownicy u nas, ponieważ wszystko jest powiększone do rozmiarów ludzkich. Kasia, potrzebuję mikrofon. Kaśka, dobrze, że jesteś, dopomagasz mi tutaj dzisiaj bardzo ładnie. Ja sobie założę swój drugi bucik.
Nigdy jeszcze nie byłem karaluchem, naprawdę. No to zawsze jest ta pierwsza okazja. Chociaż nie, mój tata zawsze do mnie mówił. Ty karal... Nie, mój dziadek. Ty karaliuchu malutki, no. A to stąd się to wzięło, no dobra, okej. Uwaga. No to prawie jak na snowboardzie, nie? O. No, system mocowania jest podobny. Do, i co teraz? Macki. Wyciągam. I teraz do boju, proszę pana, spróbuj przejść po tej kratownicy z tego miejsca, w którym siedzisz, do tamtego drugiego stołeczka. Czyż ty zwariowała, Kaśka? Czyż ja bym się zabił, tak? Ależ nie, jak będziesz szedł powoli i trzymał się barierek, powinieneś dać sobie radę. Dobra, przeżegnał się i idę. No. Poproszę mikrofon, uwaga. No i co, można? No, bez trzy... Czy jest lekarz na sali? Słuchajcie, to nie jest takie proste. A, bo widzisz, uciekło mi tutaj, no. Bo karaluchy są dość delikatne i na pewno dużo lżejsze. Wydaje ci się, dziewczyno. Czekaj, Kasia, bo tak, i tu jeszcze jedno. Wyciągnę. To jest też taka próba, bo spróbuj, jak się chodzi bez tych macek. Nie! Nie dam rady, tak? O, uwaga, wyciągam macki. O. Raz. Dwa. No i trzy. Udało się! Wobec zmniejszających się zasobów energetycznych coraz większą rolę odgrywa oszczędzanie energii oraz poszukiwanie jej alternatywnych i odnawialnych źródeł. I tutaj mamy właśnie takie źródło, miejsce, gdzie poprzez taniec, tak? Tak, poprzez taniec, ruch i naciskanie, zwłaszcza tych niebieskich właśnie kwadracików, dostarczamy prądu. Aha. I im więcej tego prądu dostarczymy, tym głośniej gra muzyka. A to nam właśnie pokazuje, że takie dyskoteki mają rację bytu i nawet istnieją naprawdę. I tak powinno być rzeczywiście wszędzie, na każdym parkiecie, gdzie ludzie jak skaczą od 20 do 4 nad ranem, mogą wytworzyć mnóstwo energii, co słychać? I widać, gacie mi spadają. Dobrze. Spoko, zaraz dojdziemy już do samego końca, musimy to zrobić. Proszę państwa, to my tutaj sobie klepiemy, wytwarzamy mnóstwo energii i już teraz zapraszam na kolejny weekend z NKS-em w SK TV. A ty zapraszasz gdzie? Zapraszam do Kopernika! Do Warszawy! Pa! Kaśka, fajniesz! Yeah!